Przed nami trzy funkcje f, g i h. To są wielomiany. No i w tym filmie sprawdzimy, czy te funkcje są parzyste, nieparzyste, czy też może ani takie, ani takie. No i zaczniemy może od przypomnienia, co to jest funkcja parzysta, co to jest funkcja nieparzysta. Więc funkcja parzysta, tu jest równanie, które spełnia funkcja parzysta, własność, że wartość funkcji w punkcie minus x jest równa wartości w punkcie x, prawda? Czyli dziedzina musi być taka symetryczna względem zera, prawda? To dla każdego x z dziedziny. Czyli jak x należy do dziedziny, to minus x też należy do dziedziny. No i na wykresie oznacza to, że wykres funkcji jest symetryczny względem pionowej osi y, prawda? Że wartość w punkcie x, wartość w punkcie minus x to są te same wartości. No właśnie to oznacza symetrię względem tej prostej osi y. Funkcja nieparzysta, znowuż dziedzina musi być symetryczna, dla każdego x minus x należy do dziedziny, no i f od minus x to jest minus f od x. No i tak jak tutaj jest przykład funkcji nieparzystej, na wykresie oznacza to, że wykres tej funkcji jest symetryczny względem początku układu współrzędnych. Znaczy ta część tutaj, część dla x-ów ujemnych powstaje przez symetrię środkową względem początku układu współrzędnych tej części dla x-ów dodatnich. No i nie należy sądzić, że funkcja musi być parzysta albo nieparzysta. Prawda? Jak sobie narysujemy jakiś taki wykres, no to ta funkcja ani nie jest parzysta, ani nie jest nieparzysta. Dobrze, czyli po tym przypomnieniu zachęcam teraz do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozstrzygnięcia tego, czy te funkcje są parzyste, czy też nieparzyste. Dobrze, w takim razie zacznijmy od funkcji f. Czyli co? No to musimy obliczyć funkcję, wartość f w punkcie minus x, no i porównać ją z wartością w punkcie x. Czyli to jest co? Minus 10 razy minus x do potęgi 11 plus 6 razy minus x do potęgi 9 minus minus x do potęgi 5 i plus minus x. No dobrze, teraz co to jest minus x do 5? No, minus x do piątej to jest, prawda, minus x, razy minus x, raz, dwa, trzy, razy minus x, tak? No to widać, że to jest minus 1 do piątej razy x do piątej, prawda? Z każdego możemy tutaj minus 1, ale minus 1 do piątej to jest minus 1, czyli to jest minus x do piątej. No i widać, że to samo możemy powtórzyć dla każdej nieparzystej potęgi, prawda? Czyli jeżeli mamy, no tak samo będzie dla dziewiątej, prawda? Minus x do dziewiątej to będzie minus 1 no, razy x do dziewiątej, no, czyli po prostu minus x do dziewiątej i podobnie do jedenastej. Wobec tego, czyli ta nasza funkcja f od minus x, to mamy tak, minus x to będzie 10x do jedenastej, potem jest minus 6x do dziewiątej, potem jest minus tutaj jeszcze, czyli plus x do piątej i minus x. No i co? I teraz porównajmy wartość funkcji f w punkcie minus x z wartością funkcji w punkcie x. No to tak, tu jest minus 10x do 11, a tu jest 10x do 11, czyli tu te różnią się znakiem. Tu jest plus, minus, minus, plus, minus, plus. Czyli widzimy, że f od minus x to jest minus f od x. No, wobec tego f jest funkcją nieparzystą. Nieparzysta. No i łatwo to uogólnić jakby. No, dlaczego tak jest? Dlatego, że tutaj w tym wielomianie są wyłącznie nieparzyste potęgi x, prawda? Każda nieparzysta potęga x ma tę własność, że minus x do potęgi nieparzystej to jest minus x właśnie do tej samej potęgi. Tak? I tu jest każdy z tych członów oddzielnie jest funkcją nieparzystą, no i łatwo się przekonać, że tutaj, jeżeli mamy dwie funkcje parzyste, czy też dwie funkcje nieparzyste, to jak je dodam do siebie, czy też odejmę, to pozostaje z funkcją parzystą lub z funkcją nieparzystą. Czyli innymi słowy, suma funkcji parzystych jest parzysta, suma funkcji nieparzystych jest nieparzysta. Dobrze, czyli f jest nieparzysta. No teraz przejdźmy do g. Znowuż, czyli sprawdzamy, czyli liczymy g od minus x. No to jest tym razem minus 7 razy minus x do szóstej, potem jest 5 minus x do czwartej, potem jest minus x do kwadratu, no i potem jest 1. No i podobnie jak tutaj, prawda, minus x
do czwartej, to jest minus 1 do czwartej, x do czwartej, ale minus 1 do czwartej to jest 1, czyli to jest po prostu x do czwartej. I podobnie z każdą inną parzystą potęgą, prawda? Ponieważ minus 1 do potęgi parzystej to jest 1, wobec tego minus x do potęgi parzystej to jest to samo, co x do potęgi parzystej. Czyli innymi słowy to jest tak, minus x do szóstej to jest, czyli minus x do potęgi szóstej to jest to samo, co x do szóstej, czyli jest minus 7x do szóstej, potem jest plus 5x do czwartej plus x kwadrat plus 1. No i widzimy, że to jest g od, prawda? To jest g od x. G od x, zatem g jest parzysta, czyli g jest parzysta. No i ponownie, jak już tu spostrzegliśmy, przyczyną tego, że g jest parzysta, jest to, że to jest wielomian, który zawiera wyłącznie parzyste potęgi x, prawda? Szóstą, czwartą, drugą i zerową. Czyli jeżeli mam wielomian, który zawiera wyłącznie parzyste potęgi x, a taki wielomian jest funkcją parzystą, nieparzyste potęgi x to jest funkcja nieparzysta. Popatrzmy teraz na h od x. No, h od x zawiera zarówno potęgi parzyste, jak i nieparzyste, prawda? Więc prawdopodobnie no, nie będzie ani parzysty, ani nieparzysty. No to sprawdźmy. Policzmy sobie h od minus x. Czyli to jest tak, no jest 3x do szóstej, czyli 3 razy minus x do szóstej. Potem jest 7x do piątej plus 7 razy minus x do piątej. Potem jest plus minus x do czwartej. I plus x, czyli plus minus x. No i co? I to jest tak, 3x do szóstej, prawda, bo to jest parzysta potęga. Potem jest minus 7x do piątej, bo tu jest nieparzysta. Potem jest znowuż plus x do czwartej i minus x. Czyli to jest 3x do szóstej minus 7x do piątej plus x do czwartej minus x. No i jak porównamy to z funkcją h, to widać, że to jest, no jeszcze może przepiszę, prawda, h od x to było 3x do szóstej plus 7x do piątej plus x do czwartej plus x. No i widzimy, że h od minus x nie jest ani parzyste, ani nieparzyste, prawda? Zarówno jak dodamy te dwie rzeczy, to nie jest 0 i jak je odejmiemy. Czyli h nie jest ani parzysta, ani nieparzysta. Ani nieparzysta. No i ponownie przyczyną tego jest, że ten wielomian h od x zawiera zarówno potęgi parzyste, czyli 6 i 4, jak i potęgi nieparzyste 5 i 1.